Kolejny punkt: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku o umożliwienie współfinansowania przez Radę Dzielnicy 16 zadań remontowych na terenach spółdzielczych. Szanowni Państwo, byłem na prezydium Rady Nadzorczej Wiktorii, gdzie poinformowano mnie, że spółdzielnia zamierza rozebrać chodnik, który leży na jej terenie przy ulicy Pokrzywki. Jest to ten chodnik, który tutaj Państwo widzicie. To jest chodnik, który jest na terenie spółdzielni. Miasto ma granicę działki pasa drogowego na terenie zielonym. Zarząd spółdzielni zaprosił mnie na to spotkanie po to, żeby poinformować mnie o tym, że jeżeli nie można współfinansować takiego zadania z dzielnicą, to podejmą taką decyzję, że po prostu ściągną płyty, zrobią trawkę i nie będą mieli tego. Ja poprosiłem ich o to, żeby wstrzymali się z tym działaniem do momentu, kiedy na przykład my z naszej strony nie zrobimy takiego projektu uchwały, który de facto pokaże, że jest problem współfinansowania na przykład ważnych rzeczy z punktu widzenia dzielnicy, a niekoniecznie ważnych dla spółdzielni na przykład. Bo spółdzielcy akurat w tym temacie tutaj jakby nie mają potrzeby, bo chodzą innymi drogami do swoich budynków. A to są chodniki tego budynku. Nie, tam jest tych budynków kilka. Można policzyć. W każdym bądź razie dotrzymałem słowa i tak jak powiedziałem, zarząd przygotował projekt uchwały. Tu są wszystkie te bloki, te. One są współwłaścicielami tego chodnika. Co i mieszkańcy tych budynków nie korzystają z tych chodników? Inaczej. Mieszkańcy, przepraszam, ja nie mówię. Ja mówię tak, mieszkańcy tych chodników są odpowiedzialni za stan tych chodników. Czyli oni muszą je odśnieżać, oni muszą je naprawiać, oni muszą je ubezpieczyć i biorą odpowiedzialność za to, jeżeli się stanie. Z punktu widzenia tych mieszkańców, ja ich rozumiem. Po co? Prawda? I dlatego powiedziałem, że podejmiemy trud przygotowania uchwały, który zwróci uwagę na tę sprawę, która naszym zdaniem jest niedobra. Zwłaszcza, że ostatnio jeszcze otrzymałem informację, że istnieje zarządzenie pana prezydenta na przykład o współfinansowaniu monitoringu na przykład przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i łącznie z miastem można zrobić coś wspólnie. 50 na 50. A ja przepraszam, to nie chodzi o to, czy to jest monitoring, tylko czy to jest gminne mienie, czy nie gminne mienie. Czy spółdzielnia dokłada 50% do czegoś, co służy, co prawda w tym zarządzeniu jest napisane, że służy do monitorowania terenów gminnych, prawda? Ale generalnie robi się coś wspólnie ze spółdzielniami. I dlatego wydaje mi się, że tutaj może też należałoby zrobić jakąś furtkę, możliwość, aby dzielnica mogła dofinansować remonty tych chodników, które leżą nie na terenie gminnym, ale są dla gminy bardzo potrzebne. Dla mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców, nie tylko spółdzielców. Rozumiem, że tutaj pan Marek Bartoszek. Tutaj ukłon w stronę pana przewodniczącego, bo faktycznie taki pad został. Przez błąd byłej Rady Nadzorczej, byłego zarządu spółdzielni Wiktoria, wykupiliśmy do bloku teren razem z chodnikiem ogólnodostępnym. I teraz ani go we w te, ani go we w te. I tak by próbowali, jak to zrobić, żeby ten chodnik był ogólnodostępny dalej. No bo jeżeli to jest, wykupiliśmy, ten chodnik jest nasz, no w każdej chwili możemy rozebrać ten chodnik i zasiać trawę. No i czym? No i nikt nie będzie szedł, no nie ma jak dojść do zamiaru. No i próba taka była chyba najbardziej taka rzetelna, żeby to było wspólnie razem, spółdzielnie razem z dzielnicą, zrobili dojście do szkoły, do Guniaka, do Tomeksu. Ja może tutaj nie do końca się ze wszystkim zgodzę, dlatego że to, że tam spółdzielnia zrobiła błąd, to jest błąd spółdzielni, ale chodzi o zasadę. To niestety, ale to nie jest temat tylko związany ze spółdzielnią Wiktoria.
Proszę Państwa, tutaj, nie wiem czy widać, pokazuję, tutaj za tymi samochodami również jest chodnik, który należy do spółdzielni oświecenia. Tutaj, nie wiem czy mi się tam uda przejść na tamtą stronę, niekoniecznie, niestety, również na osiedlu kazimierzowskim jest chodnik, który, no tutaj są drzewa, przepraszam, nie widać, ale jest chodnik, który wzdłuż żłobka przechodzi i to jest chodnik również spółdzielni oświecenia. A tamtędy po prostu, gdyby nie było tego chodnika, to by po prostu nie było przejścia. I w tym momencie uważam, że takich miejsc jest wiele, gdzie to są główne ciągi piesze i wydaje mi się, że i Jutrzenka też ma taki chodnik między blokami. Ale mogę jeszcze powiedzieć, że na tą uchwałę poczeka nie tylko nasza jako Zapolska, ale inna dzielnica też czeka i tam samo podejdzie. Okej, to tak woli przypomnieć, że to nie chodzi tak naprawdę o spółdzielnię Wiktoria, która była motorem tego, a chodzi o zasadę, prawda? Żebyśmy kierowali się tym, że ja bym bardzo chętnie chciał, żeby ewentualnie spółdzielnia mogła to oddać. Ale okazuje się, że to jest tak skomplikowana sytuacja, gdzie 100 aktów notarialnych trzeba zmieniać, żeby tutaj to wszystko wyprostować. Radny Wiesław Szczurek, proszę. Chciałem tylko podać przykład ogródka Jordanowskiego pomiędzy blokiem 2 a 5 należącym do spółdzielni Jutrzenka, którego też powiem, jakby nie było, to dzieci z okolicznych bloków, które należą do Adremu, też nie miałyby nic. Nikt nie należy do Adremu, przepraszam. Należą do Adremu, tak można to powiedzieć, które po prostu zamieszkują wraz ze swoimi rodzicami bloki nie należące do spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka, ale korzystają na równi, tak jak dzieci, które zamieszkują z rodzicami będącymi członkami spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka. W związku z tym, tak jak powiedział przewodniczący, gdyby nie było chodnika, nie byłoby prędzej chodzić. Gdyby nie było tego placu zabaw, dzieci niezależnie od tego, gdzie zamieszkują, nie miałyby się po prostu gdzie bawić. Więc takich przykładów mamy mnóstwo i wiadomo, że każdy z nas chyba rozumie ten temat. Oczywiście. Czy ktoś jeszcze chciałby w tym temacie? Koleżanka też chodzi tym chodnikiem i tego nie chodzi. No nie, no wcześniej też były tematy na osiedlu kościuszkowskim ze spółdzielni chodnik, który prowadził do ulicy Andersa. Mieszkańcy pisali pisma, była negatywna odpowiedź z rady dzielnicy, no więc uważam, nie wiem skąd nagle teraz akurat ten temat. To ja podpowiem. Nie wiem, o którym chodniku pani mówi. Przy garażach, przy trakcji termo. Jak państwo żeście szli właśnie. Ale no i to jest kolejna rzecz. No właśnie, gdzie osiedle dywizjonu drugiego pułku korzysta. I co powiedziała dzielnica, że nie ma takiej możliwości, ma takiej prawda? Możliwości, i w tym momencie, żeby te rzeczy, które się, jak widać w Wiktorii, w kilku miejscach znalazły, w Jutrzence również, wydaje mi się, w Bielczycach również można było znaleźć spokojnie kilka takich tematów, które należą do spółdzielni, a de facto służą ogólno wszystkim mieszkańcom, prawda? Ja bardzo chciałbym tutaj podkreślić, że nie można dzielić mieszkańców na spółdzielców i niespółdzielców ze względu na to, że to są mieszkańcy również naszej dzielnicy. Nie, w ogóle Krakowa. I róbmy tak, żeby można było jak najlepiej i że tak powiem mieszkańcom dzielnicy, przynajmniej tyle możemy zrobić. I Nowej Kuty. Jak najwięcej rozwiązać problemów, które są na terenie dzielnicy 16, bez względu na to, czy to są na terenach spółdzielczych rzeczy, czy na terenach niespółdzielczych. Ważne, żeby mieszkańcy, którzy mieszkają na terenie dzielnicy 16, byli zadowoleni i nie mieli sztucznych problemów, ja bym tak powiedział. Bo sztucznych problemów można mieć bardzo dużo. Czy ktoś w tym temacie ma jeszcze jakieś swoje uwagi? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła uchwałę w sprawie umożliwienia współfinansowania przez Radę Dzielnicy zadań remontowych na terenach spółdzielczych.